No nie dość, że ta strefa czasowa była zmieniona, to jeszcze z hali przejść tak szybko na piasek. Ja w zasadzie miałam chyba jeden tylko trening na piasku, więc to nie jest za proste zadanie, ale dałam siebie 100% i bardzo się cieszę z wygranego meczu. No to bardzo fajna impreza na no, top level, jeżeli chodzi o organizację. Nie tylko taką sportową, ale też to zwiedzanie całe, że mogłyśmy pojechać gdzieś tam do miasta, obejrzeć to wszystko. Naprawdę super sprawa. A przy okazji przywieziony medal brązowy. Szkoda, że nie złoty, ale brąz też cieszy. Tak, jest to fajna sprawa, tylko czasami ciężko siatkarkom halowym się odnaleźć na tym piachu, zwłaszcza jak zaczyna wiać wiatr, czy nie wiem, mocniej świecić słońce. Nie jesteśmy w stanie w tak szybkim okresie sobie poradzić z przemianą, ale no, jakoś dajemy radę i myślę, że fajnie to wygląda na boisku. No wiadomo, że nie jest łatwo, na pewno łatwiej by było jednak na parkiecie, ale dobrze się bawimy i tak na to patrzymy, żeby jak najlepiej się bawić, jak najlepiej się zintegrować i jak najlepiej się ze sobą czuć. I jakby nie myślimy jakoś tak bardzo o tych warunkach, bardziej się skupiamy na tym właśnie mentalu, jak to ująć. O. No przede wszystkim drużyna. Już zapominamy o tym sezonie, który był i walczymy o jak najwyższe cele. No ze mną na ataku jest Kertu. Mam nadzieję, że właśnie ta rywalizacja, ta współpraca będzie super wyglądać i tu nie chodzi o to, tak mi się wydaje, że pierwsza, druga atakująca, tylko właśnie żebyśmy się fajnie uzupełniały i żeby fajnie to grało razem. Nie?